tak wysokiej nie spodziewałem, ale nie, wiedziałem, że przyjeżdżamy na bardzo trudny teren tutaj do Dolejnowa. To, że w pierwszej rundzie udało nam się z Gryfem Doleniów wygrać u nas na sali, to traktujemy jako naprawdę sukces i wiedzieliśmy tutaj przyjeżdżając, że po pierwsze gospodarze będą żądli rewanżu, to raz, a dwa, no, że spotkają nas bardzo ciężkie warunki. I tak jak się spodziewaliśmy, tak było. I niestety my mieliśmy problemy, duże problemy ze skutecznością, duże problemy z realizacją naszych założeń przedmeczowych. Są taki wynik, jak się zakończyło, dzięki proszę, to porażka. Przede wszystkim cieszy to, że nasza forma rośnie już od dłuższego czasu. Widać, że robimy postęp w naszej grze. Dzisiejsze zwycięstwo pokazuje to, że mieliśmy zespół z Tarnowi opracowany bardzo dobrze. Realizowaliśmy wszystkie swoje założenia taktyczne. I najważniejsze jest to, że zwyciężyliśmy więcej niż tam przegraliśmy. Uważam, że każdy z zawodników, który przyszedł na boisko, zrobił świetną robotę w ogonie. Bo przede wszystkim wynik 54 dla zespołu, który na pewno ma większą zdobycz na mecze, to budzi szacunek. Dobry był. Przede wszystkim wygraliśmy ogonie. Na pewno chcieliśmy udowodnić, że jesteśmy lepszą drużyną od Tarnowi, gdzie sąsiadujemy w tabeli. Mamy tyle samo punktów, bilans punktowy tylko mamy lepszy, jeżeli chodzi o małe punkty. Na szczęście się to udało. Wygraliśmy różnicą 19 oczek. Może nasza gra nie była zbyt piękna, ale za to skutecznie dobiliśmy przeciwnika. Bardzo ciężko pracowaliśmy w tym okresie między świętami a Sylwestrem. Chcieliśmy naprawdę udowodnić, że jesteśmy drużyną, która będzie bić się o najwyższe cele. I ostatnie trzy mecze pokazują, że warto na nas stawiać i przychodzić na nasze mecze.